Siema, dzisiaj sobie polecimy dalej z łucznikiem. Trzeba trochę polecić tym levelem do eventu, który mam nadzieję, że za niedługo się pojawi. Nie wiem dokładnie, kiedy ten event startuje, jeżeli chodzi o event letni, ale mam nadzieję, że za niedługo i trzeba wbić chociażby tego SP-ka pierwszego, trochę go pod XP do tego czasu. I ogólnie, jak ktoś planuje wrócić do gierki albo gra w gierkę, to zapraszam na Discorda, tam można popisać, pogadać. Link do Discorda będzie w opisie. No i co? I standardowo podziękowania dla wspierającego. Aktualnie jest jeden, czyli Vincent Discord. Dzięki za wsparcie. No i co? Biorę się za questa kolejnego, czyli polowanko. Muszę upolować troszeczkę mobków. Lisy, groszki, chomiki i muflony. No powinno w miarę sprawnie pójść. Jeszcze dzisiaj chyba raczej nie zrobię SP1, ale już kolejnym razem myślę, że już będziemy robić CP SP1. No i dobra, pada ostatni mobek, także questik już prawie gotowy. Pyk. Quest ukończony i teraz chyba będzie CP-ek, tak czy nie? Tak, mamy 30 CP-ka, bo wbiłem level. Ale zanim jeszcze tam pójdę, to zabiję tego tutaj lisa i otworzę sobie daily skrzynkę z shopa. Za friko, bo nie otwierałem. Aj, czekajcie. Shop. Codzienny bonus. I mamy 13 skrzynkę. Jutro będzie jakaś lepsza. O, to będzie trzeba ogarnąć. Tłuczone ziemniaki. No to powiedzmy, że mogło być lepiej. Kurde, trochę żałuję, że na początku odbierałem te wcześniejsze skrzynki na Warriorze, bo jakiegoś tam peta dostałem i tego teraz nie mogę używać na łuczniku, bo to jest przypisane do postaci, także trochę lipa. Dobra, idziemy na CPK. Ja tam w razie czego też jakiś hajs to z Warriora mogę sobie przenieść, mogę też na niego zalogować i coś tam pofarmić, bo on ma 65 level, nie? Także... Z tym akurat tragedii nie ma, ja tam mam około 3k, także na jakieś EQ później będzie. No i tak mówię, w razie czego mogę wejść na niego i po prostu pofarmić, nie? Albo krem, bo na kremie tam jest fajny z kotletów chyba schabowych, tam lecą. One były okolice jakoś 15k za sztukę, 16? Kurde, nie pamiętam, ale fajny był ten zarobek. No albo po prostu... Paski lodu, nie? Teraz spoko zarobek. Dobra, kurde, nie pamiętam tego CPK-a, mogłem sobie mapkę odpalić, bo tutaj trzeba biegać. Ty, a ja nie wiem, czy na górę nie miałem iść. Tutaj. Tutaj trzeba biegać i odpalać kule. I trzeba, z tego co pamiętam, chyba w kolejności odpalić. Ale nie jestem pewny. Zobaczymy, może się uda za pierwszym razem. Dobra, także pierwszą kulę mamy. Jeszcze go mobka muszę dobić. Cyk. A, jeszcze jakiś. Kurde, ile ich tu jest. Czasu mi nie starczy, ale za mało damage robię. Dobra, ewakuacja, pyk. Dodatkowy czas. Pytanie, czy na prawo się otworzyło, czy nie. Jak nie, to gdzieś tam na lewo muszę iść. Nie, nie otworzyło się. To jest trzecie miejsce. Czyli gdzieś z powrotem i na lewo będzie drugie, bo teraz szukam aktualnie drugiego miejsca. Teraz tak, pytanie, czy do góry będzie drugie miejsce? Nie, to jest czwarte. Ty, a drugie nie było tutaj z powrotem? Pyk? Nie, tu jest chyba wyjście? Dobra, to idziemy na lewo. Zobaczymy. To tam musi być w takim razie drugie. I tam później będę musiał wrócić do góry na prawo na trzecie miejsce. Tak, mamy drugie miejsce, okej. Okay. Czyli przejdziemy sobie dalej i tutaj pewnie znowu będę musiał ubić mobki. Najpierw sobie kulę otworzymy. No dobra, jednak nie. Jednak najpierw trzeba mobka ubić. Pyk. Dobra, git. Mamy to, tylko no i tak muszę wybić te mobki, nie? Bo inaczej niestety nie wyjdę. Przydałby się event znowu na ulepszanie EQ.
Więc bym ulepszył chociaż jakieś tam, wiecie, podstawowe itemy do plus 5, żeby szło to w miarę. Żeby się tak nie męczyć też z tymi łupkami, nie? No tak to trochę szkoda ulepszać. Bez tego eventu, nie? Bo tam z tym eventem to tam chyba jest 100% nawet do plus 5. A bez eventu, no to jak spali, to lipa tracić macy na jakiś syf item, nie? No ale zobaczymy. Tutaj by mi się przydała na pewno lepsza broń, bo ja nie wiem, czy dam radę ubić te mobki, tak szczerze. Dobra, no zdążyłem, udało się. Czyli tak, mamy drugie miejsce. Teraz muszę szybko lecieć na trzecie. Nie wiem, czy się wyrobię w czasie. Nie wiem, czy nie będę musiał od nowa zacząć przez to, że błądziłem na początku, nie? Ale zobaczymy. No i dobra, mamy trzecie miejsce. Pytanie tylko, czy zdążę, nie? To jest, kurde. Tutaj jest sporo tych mobków. A ja? A ja nie mam damage na tym łuczniku, to jest problem. Jednak Buriorem takie CPki się robiło łatwiej, bo po prostu... Już w tym momencie miałem AOE, nie? Mogłem sobie je zlurować, pyknięcie w ziemię i po problemie. Ale powinienem zdążyć chyba. Aha, nie. Bo jeszcze dodatkowe moby się respią. Dlatego nie przewidziałem trochę. Pytanie, czy jak ja zabiję moby, to czy mi od razu czas doda? Czy będę musiał jeszcze... dźwignię kliknąć. Ja się tą kulę. Dobra, pyk. Dobra, dodało mi czas, git. Mamy to. Teraz musimy iść w czwarte miejsce. Nie, tu nie... Nie, w lewo muszę iść, tu. I czwarte miejsce było chyba do góry. Jak dobrze pamiętam, tutaj obok zaraz prawie. Teraz lewo. I dwa razy góra. I tam to powinno być czwarte miejsce. Jest szansa, że się uda. Tak, mamy czwarte miejsce, dobra. Pytanie, co tam będzie teraz, nie? Uwaga. A, wampirki po prostu. To powinno być na chillku. Raczej. Mam ponad minutę. No i dobra, chyba się udało. Teraz muszę szybko do wyjścia. I nie pamiętam, czy tam też coś będzie. Czy już będzie tylko wyjście, zaraz zobaczymy. Dobra, teraz w dół. Pyk. Mamy wyjście otwarte. I pytanie, czy tam coś będzie jeszcze do zrobienia. Są niestety wrogowie do zabicia. No zobaczymy, mam nadzieję, że się uda. No i dobra, udało się. Nawet jeszcze troszkę czasu mi zostało, także nie ma tragedii. No, także cepek zakończony. 30. Kolejne już raczej będą łatwiejsze, aż tam chyba do 35. Coś takiego. Dobra, strażnik nam bardzo dziękuję, także git. I teraz muszę się do tego chłopa znowu udać. Do Jericho z nim pogadać. No i dobra, gadamy z chłopem, siema. Pyk. Aha, i muszę 30 słupków treningowych upolować. Te niektóre questy są tak głupie, naprawdę. No ale cóż, to co. Lecimy, no chwilę to zajmie, bo taki jeden słupek trochę bije. Dobra, udało mi się zakończyć tego nieszczęsnego questa, trochę czasu mi to zajęło, ale... Finalnie się udało. Także mamy cpeka do zrobienia. Questowego. Gdzie ja go tutaj mam? Pyk. Odpalamy. On chyba nie jest długi, z tego co pamiętam. Pokonaj wszystkich wrogów. Okej. Dobra, pierwsze piętro zrobione. Także lecimy dalej. Punktów bonusowych nie zbieram, bo to tam mi się nie przyda. No i mamy drugie piętro i znowu to samo. Dobra, kolejne piętro gotowe. Poprzednio były 4 mobki, teraz było 6. No to teraz musi być 8. Będzie 8, zobaczymy. Mała poprawka, na poprzednim piętrze było 7 mobków, były 2, 2 i 3. No i tu było tyle samo, także koniec cpeka. Całkiem szybki i przyjemny cpek, jakby wszystkie cpeki były takie szybkie, to by było fajnie. No, także...
Quest gotowy. Wybieramy sobie nagrodę, pyk. A i kolejny cepek, okej. Pytanie, czy też będzie taki fajny. No, pokonaj wszystkich wrogów. Aha, czyli tutaj muszę być po prostu i mam czas na to. Muszę się zmieścić w tym czasie. 2,5 minuty. Myślę, że na spokojnie powinno być git. No dobra, pierwszy room poszedł całkiem sprawnie. Także lecimy do drugiego. I tutaj też to samo. 2 minuty i wyczyścić trzeba. No i dobra, kolejny room gotowy i ostatni room. I oczywiście znowu to samo, tylko teraz jest 1,5 minuty, a nie 2. Dobra, poradziłem sobie. A jeszcze jednak nie. Myślałem, że to już koniec. Ale chyba te dwa mapki będą ostatnie. Także raczej powinienem zdążyć, chyba że jakieś mega misy będą. Ale miejmy nadzieję, że nie. Pyk. I koniec. Dobra, mamy to. Pytanie, czy będzie jeszcze jeden cepek. Czy tylko dwa tutaj są. Dobra, także odbieramy nagrodę. A, będzie trzeci, okej. I wykonaj ostatnią misję. Przy okazji level up wpadł. Więc pewnie za niedługo będzie też cepek 3-1 do zrobienia. Dobra, także wchodzimy, brama trzecia i pytanie, co tu będzie. A, i tutaj mam 3 minuty. A, i tutaj muszę po prostu przeczekać. 3 minuty muszę sobie poawczyć. Ja się mógłbym, jakbym nie zahaczył tych mobków. No ale dobra, wybiję je i wtedy tam sobie poawczę te resztę czasu. O, i przy okazji, prawdopodobnie będę dołączał do jakiejś fam tym łucznikiem. No bo okazało się, że tak, tyle osób miało przyjść, tyle osób miało grać. Koniec końców byliśmy we dwóch z szósem fam. No i tyle, on teraz się okazało też, że nie ma czasu, także prawdopodobnie będę dołączał do jakiejś fam. Także jak macie jakąś, która chodzi na lot, albo będzie w stanie pomóc tam na lot przyekspić postać, to chętnie dołączę. Bo robienie swoje i prawdopodobnie póki co nie ma sensu, przez to, że właśnie no nie będę w stanie chodzić na lot. Potrzeba tam jakiegoś, potrzeba po prostu albo jednego jakiegoś koksa high levela, albo kilka wyższych leveli, nie? Żeby móc tam expić, żeby mógł sobie podexpić jego łucznika. No a później jak ja wbiję jakiś level, no to ja będę w stanie tam boostować mniejsze levele. Także dwie opcje, albo dołączę do jakiejś fam, albo macie jakąś fam, która będzie w stanie właśnie pomóc na lot podbić levele, albo może jakieś high levele chcą stworzyć nową fam, to możemy stworzyć nową i tyle. Możecie napisać, co o tym myślicie i czy ktoś będzie chętny, nie? Dobra, ja sobie pobiegałem, także czas już się kończy, pyk, minutka została i idziemy do ostatniego rooma, a w ostatnim roomie walcz przeciwko Jericho. Czyli rozumiem, że muszę wybić te mobki prawdopodobnie. I się pojawi Jericho. No ale zobaczymy. Dobra, wybiję mobki, jest Jericho. Pytanie, czy zdążę go zabić. Mam nadzieję, że tak. Za dużo czasu też mi nie zostało, bo 40 sekund tylko. A tu, no, są misy, idą misy. Potężne. Także zobaczymy. No i hity też wcale jakieś super nie wchodzą, nie? Bo po 100 niego. Także no. Może być ciężko. Z zabiciem go. Ty, nie zdążę. Nie gadaj. Dobra, zdążyłem, ale tak no, ledwo, ledwo. Ale udało się. Także wychodzimy. Aha, i to tyle, okej. Gadamy z nim. Trochę expo wpadło. No i mamy CP3-1. Tylko zanim tam pójdę, to pójdę jeszcze uzupełnić sobie zapasy. Także bierzemy póki co najlepsze dostępne jedzonko. No i co, i powrót. Dobra, zobaczmy jakie są nagrody za tego CPK.
O, zbroja. W sumie fajnie. Fajnie by było trafić łucznika, nie? Bo ostatnio tak kiepsko z tym. I zobaczymy tego cpeka. On raczej będzie krótki. Też nie wygląda, jakby był jakiś mega trudny. A, czyli muszę wybić mopki tak, żeby dostać się do dźwigni. I to w sumie tyle. I chyba będę mógł iść dalej wtedy. Dobra, mamy dźwignię, pyk. I mogę iść dalej, tak, dokładnie. Czyli to będzie w miarę przyjemny cepek. Dobra, kolejna dźwignia i lecimy dalej. I pytanie, czy tu będzie to samo? Tak, tylko tu są same już mandry. To w sumie chyba te trzy muszę wybić. Żeby się udało dźwignię odhaczyć. Ale one biją. Dużo. Dobra, kolejna dźwignia i ostatni już chyba room. Tak. Musimy walczyć z Tomem. O kurde. Wtedy jak go zabiję, to będzie koniec. No tak. No dobra, w sumie tyle. I uwaga. Dobrze, jest łucznik. Nawet przydatny. Prawda jest to chyba pierwszy poziom unikalności, ale zawsze coś, zaraz zobaczymy. Na 32 poziom, czyli level muszę wbić, pół levela tak w sumie. Ale to na questach, nie? Się wbije samo. Dobra, także gadałem z Jericho. Pyk. Aha, i mamy szukać zadań, czyli musimy iść do miasta z powrotem. Pyk. Wracamy sobie. No i dobra, pytanie, jakie dostaniemy zadanie teraz? Przyjmij misję. 3-1, pyk. Pszenica. Na słonecznych łąkach. Kurde, nie wiem, jakoś nie pamiętam tego zadania. Idę poszukać. I to co, z tych pól po prostu? Tak, z tego, dobra, czyli robiłem to. Nie gadaj, że ten chłop to sprzedaje. Quest shop. Zobaczmy. No tak. Ale za 9k to ja sobie wolę tam pozbierać. Jednak. Za 1k za sztukę to bym jeszcze mógł kupić, ale 9k za sztukę, no to tak nie bardzo. To już sobie wolę tam sam zebrać i... Pytanie, czy mu się to opłaca? Pytanie, ile ludzi to kupuje, nie? To jest w sumie ciekawe. Jak ktoś chce szybko zrobić questa i nie chce mu się zbierać tego, to... Bardzo możliwe, że to kupi. Tym bardziej jak ktoś robi po prostu sobie drugą postać, nie? To ma tam hajs i tak dalej. Więc wydanie tam, nie wiem, powiedzmy stuka czy coś, no to nie jest wielkim problemem dla takiej osoby. Dobra, gotowe. Zebrane 20 sztuk. I muszę iść do miasta z tym. Także pyk, ty pamięć z powrotem. W sumie to nawet szybko poszło. Tą pszenicę to się tak całkiem łatwo wydobywa. Także kupowanie tego to tak... Średnio, bo to z 5 minut zajmuje, max. Zebranie 20 sztuk, nie? Także... Bez sensu trochę to kupować. Dobra, mamy to. I co tym razem? A, owoce mandry. Komu? Do Malcolma, gdzie on jest tutaj. Na szczęście mam, bo nie sprzedawałem do NPC-a. Żadnego. O, i z menedżerem. Menedżer kopalni. Aha, czyli to już będzie na kolejnej mapie znowu chyba. Teraz zobaczymy. To już chyba będzie na posterunku. Tak mi się wydaje. Chyba, że on jest tam wcześniej, czyli na terenach kopalni, ale... Nie wydaje mi się, żeby mnie aż tak cofało w tych questach. Zaraz zobaczymy. Dobra, jestem tutaj i nic mnie nie prowadzi, więc prawdopodobnie chodzi o tereny kopalń. No to co? Lecę tam. Dobra, jednak jest na terenach kopalń. Znalazłem chłopa. Zadanie ukończone i mamy rudę żelaza. Trzeba mu tutaj do Teomana. 10 sztuk. Kurde, nie pamiętam, czy to jak łatwo jest to wydrobić. Czy to sobie tego wydrobię, czy jednak będę musiał iść po prostu na market i kupić na markecie, nie? Bo na pewno ktoś to sprzedaje. Ale nie wiem, zobaczymy zaraz, czy coś poleci. No dobra, zabiłem z 10 mobków, nie poleciała ani jedna sztuka, także idę na market to kupić, bo będę to dropił do jutra.
A, czekajcie, bo to chyba nie jest w ogóle do tego. Ja tam muszę iść chyba wydobyć tam po prostu. Wiem o co chodzi, dobra, nieważne. Zapomniałem o tym, że to nie chodzi o tą rudę żelaza. W sensie, bo tamto to jest chyba ruda srebra, czy coś takiego? O, tutaj mam ruda po prostu, a ja potrzebuję rudę żelaza. I to jest w kopalni, już wiem o co chodzi. Czyli wchodzimy do kopalni, pyk. I tutaj gdzieś to będzie, po drodze. Z tego co wiem. Tutaj jest, o, i tego potrzebuję 10 sztuk. Dobra, zebrałem 10 sztuk, zaraz komu? Do Teomana, czyli musimy wrócić do miasteczka. Dobra, oddajemy, pyk. Level upik, 32 level. Idziemy do Mimi. No i zobaczymy jakiego da nam questa. Prawdopodobnie będzie to cepek kolejny. Pyk. A nie, jeszcze polowanko. Dobra, ale to już zrobimy kolejnym razem, także póki co to tyle.